Jest walkout, ej! Dobrze, że nagrywania nie wyłączyłem. Siemaneczko, siemaneczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Crox i dzisiaj kolejny odcinek z FIFA. I dzisiaj robimy SBC o chyba jednego z najlepszych, o ile nie najlepszego obrońcę właśnie w tej grze, czyli Virgila van Dijk'a w wersji oczywiście 96 za nagrodę piłkarza roku. No i co, my tutaj mamy już tutaj SBC wszystkie wykonane, pozostaje nam tutaj wysłać. O dziwo bardzo niewiele wydałem na to SBC, ponieważ nie wiem, może 300-400 tysięcy, gdzie koszt cały to było ponad milion. I co, tutaj przypadam tego Fekira, którego trafiłem na odcinku. Możesz sobie obczaić. I tego Pique jeszcze. I Albe, który i tak był niewymienny. No i co, mamy tu jeszcze piłkarza EFL dowolnego z TOTS-a, bo też udało mi się zrobić właśnie SBC od tego TOTS-a jednego. Dobra, i o dziwo musiałem jeszcze tego, sprzedać Mbappe mojego, bo nie starczyłoby mi pieniędzy i właśnie zostało mi jeszcze ponad 670 tysięcy, więc wydałem jakieś 300-400 tysięcy na to SBC. No i co, wysyłamy kolejny skład o cenie 87, dwie karty Team of the Week. No i mamy tutaj już trzy paczki, plus jedna z piłkarzem TOTS dowolnym. No i ostatnie SBC, tutaj też nie było skomplikowane bardzo, 85 ocena ogólna. No i co, możemy powitać w moim klubie najlepszego obrońcę w FIFA 19, no nie boimy się tego słowa użyć. Jest to oczywiście Virgil van Dijk. Oczywiście wiem, że karta jego TOTS będzie miała taką samą ocenę, takie same statystyki, ale jednak miałem bardzo dużo kart niewymiennych w klubie i no po prostu wyjdzie mnie to taniej, niż jeżeli miałbym wydawać te, powiedzmy, ponad milion na tego właśnie TOTS-a. No i co, Virgil van Dijk, ocena 96, ląduje w naszym klubie. No i co, my teraz sobie jeszcze przejdziemy do patch przedmiot. Ta karta naprawdę pięknie wygląda. No i co, zobaczmy jeszcze tutaj statystyki jego. Czekajcie, a nie ten, nie ten. 193 cm wzrostu. Jeszcze zobaczymy sobie tutaj obrona, główki 93, krycie 95. No, piękne są te staty tego van Dijk'a. No i co, van Dijk ląduje w naszym klubie, a my teraz przechodzimy do otwierania paczek. Mieliście jeszcze odcinek z otwierania paczek za 1,3 miliona, więc możecie sobie obczaić. Bo ja już nie będę wam spoilerował. Nie ma walkoutu w pierwszej paczce. Nie ma karty Team of the Season, nie ma niebieskiej flary niestety. Ale jest za to, są za to ekrany i to jest Tolisso. Dobra, 83 ocena ogólna. Teraz te karty poszły do góry ze względu na to SBC z tym gwarantowanym TOTS-em, który właśnie wymaga oceny ogólnej 83. I to są całe te wymagania. Dobra, lecimy z kolejną paczką za Virgila van Dijk'a, zobaczymy czy chociaż połowie nam się zwróci. Nie ma walkoutu niestety, no chociaż żeby jakaś karta za 300 tysięcy, może za dużo trochę wymagam. Bośnia i Hercegowina, Edin Dzeko niestety w tej paczce. Bez walkoutu kolejnej. Tu jakiś gościu był od razu na listę, teraz Francuzego weźmiemy. Duża paczka rzadkich zawodników. No i co, może tutaj walkout. Nie ma walkoutu, no ale te walkouty i tak teraz kosztują. No grosze kosztują te walkouty, ale są znowu ekrany. To będzie Martinez, ej dobra. 8-4, jak najbardziej przygarnę sobie takiego pod przepałkę. Jeszcze Malcolm tutaj poleciał, dobra. Jeszcze parę kart tutaj mamy w duplikatach. No i co, zanim otworzymy mega paczkę z tych kart, lecimy z gwarantowanym TOTS-em z ligi EFL. I uwaga, jest walkout, ej dobra, mamy walkout. Czyli 84 plus, myślę, że będzie Finlandia. Ej, to jest no właśnie, 86. Ej dobra, to chyba nie jest coś tak źle. Myślę, że pod przepałkę jak najbardziej będzie ta karta dobra. Znaczy no, niektórzy grają nią, ale mi niestety przeszkadzają te trzy gwiazdki sztuczek i słabszej nogi. W ogóle jak robiłem SBC o tego Wardiego też na odcinku, to się właśnie nie kapnąłem, że Wardi ma jednak 3x3. No i co? Ostatnia paczka, mega paczka rzadkich kart. I co? Może tutaj karta Team of the Season. W tamtych paczkach było 25% w niektórych. O Jezus Mary, nie ma niestety walkoutu, nie ma niebieskiej flary. O Boże. W tych paczkach niektórych co otwierałem na odcinku i poza odcinkiem serio było 25% na kartę Team of the Season. A my trafamy Rabio.
No, więc to jest idealne podsumowanie dzisiejszego, że tak powiem, openingu, który się w ogóle nie zwrócił. W sensie, no, za tego Van Dijka. I wiecie co? Jeszcze otworzymy paczkę promocyjną za 45 tysięcy. Mamy, o, mamy tutaj już tylko 5%. Dobra, ale polecimy jedną, co nam szkodzi. No i co, ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Nie ma niestety walkoutu, może karta Team of the Season? Nie ma niestety, ale ja się z wami żegnam. Kto nas tutaj pożegna? Bitzy nas pożegna. No to ja się z wami żegnam. Piszcie propozycje na następne odcinki. No i co, trzymajcie się i piona. A few moments later. Jest walkout, ej! Dobrze, że nagrywania nie wyłączyłem. Dobra, w sumie. Nie zwróci tak, ale Thomas Miller zawsze spoko.